Drewniana szubienica i kołyszące się na wietrze stryczki lub rozpalony buchający płomieniami stos to bardzo częste zjawisko w Europie między XV a XVIII wiekiem. Cel był tylko jeden. Tak miała skończyć każda czarownica. Najbardziej znanym przypadkiem masowych egzekucji jest amerykańskie miasteczko Salem w stanie Massachusetts, gdzie w roku 1692 życie straciło łącznie 21 osób. Gorączka fanatycznych polowań na wiedźmy nie ominęła również ziem należących dzisiaj do Polski. Przyjęła jednak bardziej krwawy obrót niż w Salem. W Kolsku ofiar było bowiem dwa razy więcej. Polowanie na czarownicę i przynajmniej 40 udokumentowanych spaleń na stosie. Tak wyglądały mroczne dzieje XVII-wiecznego Kolska. Na takie sensacyjne dokumenty natrafił niedawno Tomasz Zygmuntowicz, sympatyk historii z Kolska. Informacje w nim zawarte na pierwszy rzut oka wydawały się nieprawdopodobne. Po przetłumaczeniu okazało się, że karty historii Kolska są splamione krwią wielu niewinnych osób. Nie dość, że wojna 30-letnia trwająca w latach 1618-1648 przyczyniła się do znacznych zniszczeń, to okres ten przyniósł także procesy o czary. Co więcej, dokumenty mówią, że na stosach w Kolsku spłonęło najwięcej osób w całym historycznym średniowieczu. Procesy te niemal zawsze kończyły się wyrokami śmierci. Czy w Kolsku i okolicach żyły czarownice? Ówcześni mieszkańcy nie mieli żadnych wątpliwości, a procesy o czary z lat 1964-1669 miały to udowodnić. W latach procesów o czary właścicielem Kolska i okolic był Johann Christoph von Kittlitz, powszechnie lubiany i szanowany właściciel ziemski, człowiek bardzo majętny. Ten typowy szlachcic, żyjący na Dolnym Śląsku za panowania Habsburgów, dochody czerpał z uprawy ziemi i zarządzania majątkiem, obejmującym kilka wsi. Po wojnie 30-letniej, która spustoszyła te rejony, nadeszły dla niego ciężkie czasy, w których należało zacisnąć pasa. Jego żona pochodziła z rodu von Pasodowski. Nie cieszyła się sympatią miejscowej ludności. Więc raczej nikt się nie zmartwił, gdy rozeszła się wieść, że pani za nie mogła. Zachowane opisy każą przypuszczać, że cierpiała na suchoty. Karen Lambrecht, która badała procesy o czary na Śląsk, w swojej książce twierdzi, że o pomoc szlachciance poproszono zielarki. Do chorej pani przybyła zielarka Anna Wilborn z pobliskiej Jesiony. Kobieta robiła co tylko mogła, ale stan chorej zamiast się poprawić znacznie się pogorszył. Gdy w okolicy rozeszła się wieść, że choroba to nie dzieło Boga, lecz szatana, postanowiono poszukać jego sług. Szybko powołano trybunał mający wytropić winnych choroby. Zgodę na jego zawiązanie wydał sam von Kittlitz, Adam Kubiś, woźnica z Jesiony, nazwany przez innych Doboszem. Znany był z tego, że uwielbiał plotki i sensacje, a przy tym był wielkim gadułą. Ściągnęło to na niego uwagę wójta z Kolska i ławników sądowych, którzy po konsultacji z urzędem ławniczym w Lwówku Śląskim postanowili go przesłuchać. Kubiś przed trybunałem milczał, więc postanowiono zmusić go do mówienia. W aktach sądowych zanotowano. Mając na względzie, że wymieniony podejrzany przesłuchiwany przez kilka godzin o różnych porach trwał w swojej krnąbrności i łagodne przesłuchanie nie dało najmniejszego rezultatu, zdecydowano przekazać się go katu. Wystarczyło zwykłe pociągnięcie batem, aby przesłuchiwany wszystko sobie przypomniał. Żona jego nieboszczka przed 8 laty zwróciła się do niego mówiąc: drogi mężu, chodź ze mną, chcę tobie pokazać coś pięknego. Tak trafił na sabat na górze, gdzie na krześle zasiadł obok ich króla i królowej. Przez 8 lat nocą, we wszystkie nowe czwartki w zapusty, udawał się na wspomnianą górę, gdzie przygrywał czarownicą. W zamian dostawał gotówkę. Ale gdy do domu wracał, okazywało się, że w plewy się zmieniła. W sabatowy grajek w celu uniknięcia dalszej chłosty wymyślał zeznania, byle tylko przypodobać się trybunałowi. Stwierdzał m.in., że w pląsach brało udział kilkaset osób. Nie wszystkie znał, ale rozpoznał wśród nich niejaką Szpet Michael, o której mówiono, że chciała zakopać kości zmarłych pod progiem izby. Aby łaskawa pani zachorowała. O starej Szmat Danel powiedział, że tańczyła z czarnym jegomościem i jeździła na brunatnawym koniu. Jak też pod drzwi dworu chciała w brązowym wywarze z ziół zakopać substancję, żeby łaskawa pani dostała choroby i uschła. Stara Pfeifen Hansen
Według Kubrisia także zatańczyła ze Złym, razem z Schaffer Girgen. Ponadto Smocze Zioła chciała zakopać przy krużganku we dworze. Dostała się także Ani Wilborn, która miała ukryć Zioła pod progiem izby, gdyż pani von Kittliś nie dała jej wynagrodzenia za pracę. Według zeznań miał także poznać samego szatana, który przemówił do niego słowami: „Mój przyjacielu, jeśli chcesz być u nas, to musisz temu, któremu dotąd służyłeś i w którego wierzyłeś, odmówić, bowiem na przyszłość będziesz miał innego, o wiele wspanialszego króla we mnie”. Mężczyzna liczył pewnie na to, że oskarżając innych, sam uniknie śmierci. Sąd wyższej instancji z Lwówka Śląskiego był innego zdania i 11 grudnia wydał wyrok nakazujący spalenie go na stosie. Adama Kubrisia pogrążyły zeznania kobiety, którą oskarżył. Niejaka Tail Kristoff opowiadała bowiem o spisku na życie żony von Kittlisia, w którym miał wziąć udział pechowy Grajek pod postacią Kocura. Pierwsze udokumentowane spalenie kobiety nastąpiło 18 grudnia 1664 roku. W jego wyniku okrutną śmierć w płomieniach poniosło 6 kobiet. Według zachowanych do dzisiaj akt, jako pierwsza spłonęła Anna Wilborn, zielarka z pobliskiej Jesiony. Znała się na ziołach, umiała leczyć i ulżyć w cierpieniach, przez co stała się sławna w całej okolicy. Z całą pewnością budziła tym zarówno zazdrość, jak i strach wśród zwykłych mieszkańców. Przybyła na dwór szlachecki, by ratować żonę Kittlisia. Zamiast zapłaty została oskarżona, gdyż wcześniej torturowani świadkowie wskazali ją jako uczestniczkę sabatu. Anna w trakcie transportu do Kolska próbowała zbiec, co tylko utwierdziło sąd w słuszności swoich podejrzeń. Polecenie przesłuchania Anny wydała sama chora pani von Kittlisz. Przesłuchanie trwało kilka godzin. Wilborn do niczego się nie przyznała i pozostała nieugięta. Poddano ją wtedy kilku sesjom tortur. Tortury, co jest oczywiste, przyniosły zamierzony skutek. W mękach kobieta przyznała się do rzucenia uroku na panią von Kittlisz. Wyjaśniła także tajemniczą śmierć dziecka wójta zaangażowanego w proces. Przyznała, że ze swoją siostrą Kuners otruła je w odwecie za śmierć poprzednio spalonych kobiet, co jasno wskazuje, że pierwszy stos zapłonął przed 18 grudnia. Po siostrach Wilborn przyszedł czas na królową czarownic. Spalono pracującą dla proboszcza kobietę z Jesiony. Oskarżono ją także o udział w sabacie. Te same zarzuty pojawiły się również w związku z innymi kobietami. Wszystkie czarownice opisywały spotkanie na górze pod krzyżem. Jeden z zachowanych dokumentów mówi bezsprzecznie o górze w miejscowości Lipka. Ten niewielki pagórek został opisany przez kobiety jako miejsce ich spotkań z diabłem. Ursula Funken w swoich zeznaniach opowiadała o podróży konnej na górę. Tam została przyjęta przez czarnego pana. Opisując sabat, opowiedziała o zjedzeniu z nim uczty i tańcach. Na koniec, aby przypieczętować pakt z czarnym panem, wyparła się Boga. Funken przyznała się również do tego, że we wszystkie nowe czwartki i zapusty kładła mężowi miotłę do łóżka, by ten nie zorientował się, że jej nie ma, a sama udawała się konno na wzgórze. Widziała tam zawsze wielu ludzi. Wymieniła aż 25 osób mieszkających w okolicy. Anna Tail zeznała natomiast, że czarny pan uciął się w palec, a potem jej imię i nazwisko własną krwią wpisał do czarnego rejestru. Sędziowie zapewniali w protokole z całą gorliwością, że przesłuchania były prowadzone tak, aby ustalić, czy nazwiska osób oskarżonych nie są podawane z zawiści. Przez to zmuszali podejrzanych do wielokrotnego powtarzania opowieści, aby wyeliminować zmyślenia. Byli pewni winy. Mimo że przesłuchani zapewniali, że ani oni, ani ich bliscy na nikim nie uprawiali czarów. Eksperci z Lwówka po przeczytaniu zapisów procesu orzekali zazwyczaj, że oskarżeni zasługiwali na stos. Zwłaszcza, że mniej więcej w tym samym czasie Ursula Funken zeznała, jakoby wszyscy będący w więzieniu przybyli jednak w minioną noc Bożego Narodzenia, jak zwykle na górę, a więziony Pyker, Adam Kubiś, przegrywał tak jak dawniej. Na tę jedną noc zły miał swoje sługi uwolnić. Hierarchię i porządek sabatowych spotkań można odtworzyć dzisiaj dość dokładnie na podstawie akt procesowych i zeznań zarówno oskarżonych, jak i świadków. Zapisywano nawet umaszczenia koni, na których przybywali uczestnicy. Proces wciąż trwał, ale mimo to według zeznań uwięzionym Spat Barten, Barasen, Szpet Michel, starej i młodej Das Schicken, Schaffen Girgen, Kristoff Tailisch,
i człowiekowi zwanemu w dokumentach zmieniaczem koni z Konotopu udało się zbliżyć do łaskawej pani von Kittlich, która była niezbyt dobrze chroniona. Na dodatek kolskiemu naczelnikowi, który zajmował się aktami czarownic, postanowili nalać trochę ziół, żeby podczas odwiedzin łaskawej pani choroba przeszła na niego. Oskarżone czarownice wykorzystały także truciznę, ażeby sędziego w Gynfald sparaliżowało i pokręciło, a siostrę Petera, przysięgłego ławnika sądowego w Kolsku, dotknęło ciężkie kalectwo. Lektura tych zeznań mogłaby wyglądać całkiem zabawnie, gdyby nie świadomość, że wszyscy podejrzani powędrowali na stos. Za co? Oto kolejna część zeznań. Korzyści z mleka miała Schaffengirgen od jej brata w Türpenbude. Wysmarowawszy się maścią szatana, zamieniła się w myszkę. Pobiegła do Topperbude i wydoiła krowy brata. Na dodatek mazidłem wysmarowała dwa cielaki, które potem padły. Przyjęła komunię wraz z innymi substancjami, które przyniósł szatan. Zakopała pod progiem domu, wskutek czego w tym czasie padło kilka sztuk bydła. Z kolei Krzysztofa Bartsin, żona chłopa w Kolsku, poznała pewnego czarnego pana o imieniu Peter, który, żeby było przyjemnie, tańczył z nią, a potem jej krwią z nosa wziętą zapisał w wielkiej czarnej księdze jej nazwisko i imię, po czym ona na polecenie szatana, bo on to we własnej osobie, trzykrotnie wyparła się Boga. Po tym zeznaniu niewiasta we wszystkie nowe czwartki i zapusty na swoim czarnym koniu bywała na sabacie. Szatan miał z nią do czynienia 5 razy. Stos z kibisiem i innymi zaangażowanymi w spisek na życie pani von Kittlich zapłonął w lutym 1665 roku. Nie był to jednak ostatni stos, gdyż liczba oskarżonych stale rosła. Ujawniły się wszystkie animozje wśród mieszkańców. Sąsiad oskarżał zarówno sąsiada, który nie oddał pożyczki wideł, jak i sąsiadkę, która odważyła się odmówić mu cielesnych uciech we wiejskim festynie. Nie chodziło już tylko o spowodowanie tajemniczej choroby łaskawej pani, ale o wszelkie nieszczęścia trapiące mieszkańców Kolska i okolic. Co więcej, zaczęto oskarżać najbliższe rodziny czarownic już spalonych. Tak właśnie na stos trafiła Ursula Finken, czyli córka Anny Wilborn, zadenuncjowana przez Kubrysia i własną matkę. Podczas przesłuchania wykazała ten sam upór co Anna, więc również ją spotkały tortury. Akta procesowe wspominają, że zadawane jej cierpienia były dotkliwe. Umęczona kobieta nie wytrzymała bólu i w końcu powiedziała, że brała udział w sabatach, na których odbyła intymne stosunki z samym diabłem. Sąd już nawet nie musiał prowadzić śledztwa, bo tortury załatwiły wszystko. Oskarżeni przyznawali się do najrozmaitszych wymyślonych czynów. Do przemieniania się w mysz i dojenie krów sąsiadów. Do świętokradczego traktowania komunii świętej. I do powodowania śmierci bydła. Samo oskarżano się też o klęski nieurodzaju, o wszelkie choroby dotykające lokalną społeczność i o sprowadzanie złej pogody. Mijały kolejne krwawe lata. Stosy płonęły z różną częstotliwością, zabierając ze świata kolejnych mieszkańców Kolska i okolic. Pomimo oczyszczenia sąsiedztwa z czarownic, żona von Kittlicha nie wracała jednak do zdrowia. To stawiało szlachcica w trudnej sytuacji. Liczba ofiar wciąż rosła, a efektów nie było. Drastycznie malała za to liczba kobiet na rządzonym przez niego terenie. Badaczka Karen Lambrecht sugeruje, że von Kittlicha mogły wtedy dopaść wątpliwości. Dlatego jako gorliwy protestant konsultował się listownie z Wittenbergą, pytając, czy prawdziwie żałującym za grzechy można darować życie. Nie wiadomo, czy dostał jakąkolwiek odpowiedź, ale rozlew krwi przerwała dopiero odważna, niepiśmienna 30-letnia Katrina Kunert. Zarówno matka Katriny Kunert, jak i jej ciotka, Anna Wilborn, spłonęła 5 lat wcześniej jako 2 pierwsze ofiary procesu czarownic. Skazano także jej siostry. Kwestią czasu było zatem to, że i ona zostanie zatrzymana. Zwłaszcza, że mieszkała w Jesionie, skąd pochodziła słynna królowa czarownic. Sprytnej kobiecie nie pozostało zatem nic innego, jak postawienie wszystkiego na jedną kartę. 6 kwietnia 1669 roku wyznała swojemu mężowi, że także jest czarownicą. Małżonek po nieprzespanej nocy udał się następnego dnia do państwa von Kittlich i wyjawnił sekret. Opowiedział, że w nocy czuwał przy żonie, a ich dom otaczało mnóstwo czarownic. Według jego słów Katrina często omdlewała, a czarownice chciały ją zabrać na sabat.
Kunert pozwolono przyjechać do Kolska, by osobiście złożyła zeznania przed wonkitlisiami, sędziami i całym zgromadzeniem. Kobieta żywo opowiadała o dręczących jej serce sprawach i o szatanie, którego widziała zarówno nocami, jak i teraz w drodze na przesłuchanie. Przerażeni tym wyznaniem zebrani, niektórzy ze strachu opuścili sąd. Rozpoczęli żarliwe modły. Katrina widowiskowo mdlała i traciła mowę na dźwięk imienia Jezus, a całość zaczęła przypominać egzorcyzmy. Ze wsi zaczęli przybywać mieszkańcy, by przeglądać się temu spektaklowi. Według protokołu przesłuchania kobieta na 3 kwadranse straciła przytomność i myślano nawet, że umarła. Zanim Katrina straciła przytomność, zdążyła jednak prosić o modlitwę, by szatan ją opuścił. Po żarliwych modłach wszystkich zebranych, Kynert cudownie ożyła i oświadczyła, że szatan odszedł. Kiedy ponownie zaczęła się modlić, zaraz znowu traciła mowę. Robiła się czarna i tak żałośnie krzyczała, że słychać ją było we wsi całej. Odnowiła jednak przymierze z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Od tego czasu, po powrocie, dzięki Bogu nie odczuwała żadnych więcej pokus. Po wszystkim opisała dokładnie poprzednie zeznania, o jakich od lat wiedzieli mieszkańcy Kolska. Przesłuchanie zrobiło tak ogromne wrażenie na zgromadzonych, że postanowiono odesłać Katrinę do proboszcza, by wyspowiadała się z grzechów i ostatecznie zerwała przymierze z diabłem. Ten iście pomysłowy i teatralny spektakl uratował kobiecie życie. Występ Katryny Kynert sprawił, że procesy o czary w Kolsku nagle utraciły swój impet i w roku 1669 wygasły. Rok ten był jeszcze z jednego powodu decydujący dla wszystkich procesów o czary na Śląsku. Cesarz w Pradze wydał bowiem zakaz organizowania sądów bez jego wiedzy i zgody. Dokumenty z 1970 roku zawierając postanowienia wrocławskiego sądu o uwolnienie jednej z oskarżonych. Kitlis jako jedyny ostro temu protestował. Mimo jego kampanii terroru trwającej już przeszło 5 lat, jego żona nie czuła się lepiej, a choroba nie znikła. W procesach w Kolsku uwagę zwraca również silny wątek rodzinny. Ofiarami były matki, córki, mężowie i ich dzieci. Padali ofiarami podejrzeń często wywołanymi rodzinnymi waśniami i nieporozumieniami. O skali zbrodni może świadczyć fakt, iż w tamtych czasach w samym Kolsku żyło około 200 mieszkańców. Same procesy odbywały się na zamku w Kolsku, który prawdopodobnie znajdował się w miejscu obecnego XIX-wiecznego pałacu. W siedzibie Wonkitlisia torturowano i być może także więziono oskarżonych. Miejscem spaleń był tzw. Tanzplatz. Zwyczajne miejsce zabaw mieszkańców Kolska. Jego historyczny opis pozwala twierdzić, że mógł znajdować się najprawdopodobniej tam, gdzie plac na dzisiejszej ulicy Rynek w Kolsku. Procesami o czary w Kolsku zainteresowali się również naziści. Zajmowała się nimi specjalna jednostka SS, powołana z polecenia Hitlera komórka od września 1935 roku do stycznia 1944 zbierała wszystkie materiały o procesach w Europie i na świecie. H. Sonderkommando, H od niemieckiego Hexen, czyli czarownica, miało swoją siedzibę w Berlinie. Pracami tej specjalnej komórki kierował dr Rudolf Lewin. Wraz ze swoim 8-osobowym zespołem zajął się także sprawą Kolska i Konotopu. Jego podwładni szukali w zachowanych aktach śledczych prastarej kultury i wierzeń germańskich. Interesował się także sposobem prowadzenia śledztwa, metodami i narzędziami tortur. Wraz z końcem wojny wszelkie akta wywieziono. Odnaleziono je w 1946 roku w Sławie. Dziś akta z procesów o czary w Kolsku znajdują się w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Na podstawie materiałów źródłowych udało się odtworzyć prawdopodobną listę ofiar procesów. Są to osoby wskazane przez współoskarżonych jako winne czarostwa i udziału w sabatach, które zostały odnotowane w odnalezionych aktach procesowych. Przypuszcza się, że faktycznych ofiar może być jednak znacznie więcej. Imiona, przydomki i nazwiska pochodzą z tej epoki.